Sama nazwa o tym mówi, Żydowski Związek Wojskowy. Innego wojska nie było. Nie było wojska żydowskiego. Było Wojsko Polskie. Polecam najnowszą książkę Ireneusza Lisiaka, Skazanie na zapomnienie. Żydowski Związek Wojskowy podczas powstania w getcie warszawskim w 1943 roku. Historia jak zwykle ma swoje tajemnice. Historie związane z konspiracją żydowską mają tych tajemnic szczególnie wiele, dlatego że ci, którzy byli związani w jakiś sposób z aparatem władzy i ci, którzy mieli przemożny wpływ, jak tą historię pisać, chociażby w Żydowskim Instytucie Historycznym, zwracali uwagę na jedną część tej konspiracji, na żydowską organizację bojową, ŻOB. Natomiast Żydowski Związek Wojskowy, który powstał jako formacja niepodległościowa, to trzeba z całą mocą podkreślić, złożona z oficerów i żołnierzy Wojska Polskiego, ludzi zorientowanych na niepodległość Polski, na walkę o ocalenie lub o godną śmierć z okupantem niemieckim, ale robili to w jakiś sposób w imieniu Polski. Sama nazwa o tym mówi, Żydowski Związek Wojskowy. Innego wojska nie było. Nie było wojska żydowskiego, było Wojsko Polskie. I gdy wybuchło powstanie w getcie, przynajmniej tak nazywane to, co tam się działo, to główny ciężar walk spoczywał właśnie na Żydowskim Związku Wojskowym. To byli ludzie przeszkoleni wojskowo, to byli ludzie, którzy wcześniej starali się o broń, mieli także egzemplarze broni długiej, czego w żydowskiej organizacji bojowej nie było. Tam gromadzono tylko pistolety do akcji ekspropriacyjnych, jak oni to nazywali, do wywłaszczeń bogatych Żydów, jakichś akcji porządkowych w getcie, ale nie do bezpośrednich walk. Żydowski Związek Wojskowy to robił. Tylko że bojownicy Żydowskiego Związku Wojskowego, ci, którzy w tych walkach wzięli udział, którzy te walki rozpoczęli, oni na miejscu zostali i wyginęli. Zaledwie kilku z nich przeżyło. Ocalało tam ten okres. A jak wielu publicystów, historyków żydowskich zwraca uwagę, ci, którzy byli związani z konspiracją polityczną, wbrew jej nazwie, bo żydowska organizacja bojowa, to by świadczyło, że była bojowa, czyli nastawiona na walkę. Nie, to była konspiracja polityczna i była zorientowana na coś zupełnie innego. Tamci w większości z getta wyszli. Ci, którzy w getcie zostali, wyginęli albo byli wywożeni do obozów zagłady. A dawni żobowcy, ocaleni, rozpowszechnili w świecie wiedzę, że tylko oni się liczyli i tylko oni byli ważni. To właśnie o Żydowskim Związku Wojskowym bohater tej jednej części konspiracji, czyli ŻOB-u, Marek Edelman, potrafił się wyrazić, że to była banda faszystów. Czyli towarzysze niedoli, współbracia, są wyzywani także jeszcze wiele lat po ich śmierci. Co to znaczy powstanie? Wyjaśnienie tych kwestii jest trudne, dlatego że tu się nakładają emocje i oceny moralne. Ale z powstaniem mamy do czynienia wtedy, gdy rzeczywiście jest jakaś struktura wojskowa czy paramilitarna. Jest dowództwo, jest podział na służby, jest planistyka, jest organizowanie zaopatrzenia i wreszcie, gdzie są przeszkoleni, hierarchicznie zorganizowani ludzie. W żydowskiej organizacji bojowej tego nie było, ale ponieważ ta nazwa się już utrwaliła, że to jest powstanie w getcie, które jest często mylone z powstaniem warszawskim, a często powstanie warszawskie jest zastępowane przez powstanie w getcie, trzeba dążyć do prawdy i wbrew przeciwnościom losu, wbrew możnym tego świata wyjaśniać, przypominać i mówić, jak było naprawdę. Do tego pamiętajmy o tych manipulacjach dotyczących powstania w getcie. W swojej książce Warszawa 44, Krew i chwała, która wyszła niespełna 2 lata temu, zamieściłem zdjęcie zaczerpnięte z jednej strony organizacji żydowskich. To z tego zdjęcia już tam nie ma. Zostało usunięte, gdy to wszystko upowszechniłem, opisałem, ale na szczęście nie tylko w przyrodzie, ale także w internecie nic nie ginie. I to jest zdjęcie, które służy wielokrotnie przy bardzo różnych okazjach. 42 rok, 43 rok,
44 rok, a tak naprawdę to są Żydzi w służbie sowieckiej w Wilnie, prawdopodobnie istrzelbicielni batalionu, zbrojeni po zęby do walk z reakcyjnym podziemiem na tamtym terenie. Tam reakcyjnym podziemiem była Armia Krajowa, ale zdjęcie służy do pokazywania, jak wyglądali Żydzi w gettach, jak walczyli z Niemcami, jak wyglądali powstańcy w getcie. Nic takiego nie miało miejsca, bo zdjęć z getta, zdjęć bojowników z bronią w ręku po prostu nie ma. Tak się stało i trzeba ten fakt uznać. Nie wolno tworzyć sztucznych artefaktów. Nie można pozorować całej tej działalności, gdy ona wyglądała inaczej. Dlatego książka Ireneusza Lisiaka porządkuje te sprawy. To jest tak naprawdę nie tylko okres walk w getcie, ale to jest systematyczny przegląd stosunków polsko-żydowskich wcześniejszych i konsekwencji, czyli propagandy, która była później już po powstaniu w getcie i co ma miejsce do dzisiaj. Także polecam tę książkę. Jest dosyć gruba, ale przez to lepsza, bo jest więcej wiedzy. Systematyzuje pewne pojęcia, pokazuje pewne wydarzenia, także w szerszej perspektywie. Zachęcam do czytania i do myślenia.